Znalezisko marzeń, tak Muzeum Bitwy pod Grunwaldem postrzega swój nowy skarb. Mamy fenomenalny zestaw, ponieważ jest tutaj zestaw miecza z pochwą, pasem rycerskim oraz dwoma nożami, które przy tym pasie były. Prawdopodobnie po prostu ktoś stracił to, stracił być może życie wraz z tymi przedmiotami, gdyż w tamtym czasie były to przedmioty bardzo drogie. Można to dzisiaj porównać do samochodu osobowego. To, co dobre, nie może szybko się kończyć. Dlatego trwa przygotowywanie niezbędnych dokumentów do dalszych badań archeologicznych. Rzeczy, które są prezentowane, zostały znalezione pod Olsztynem przez przypadkową osobę. Następnie przekazane na ręce marszałka województwa, który ofiarował znalezisko Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Liczymy na to, bo kontekst znaleziska na to wskazuje, liczymy na to, że tam pozostały dalsze zabytki, a być może nawet znajdziemy tam całego rycerza, to znaczy szczątki rycerza, ponieważ to znalezisko jest niezwykle dziwne, że tak cennego miecza w średniowieczu nikt nie zabrał, nikt sobie nie przywłaszczył, tylko on te 600 lat tam przeleżał. Grunwald postrzegany jest przez cały świat w sposób nietuzinkowy. Stanowi historyczną markę regionu Warmii i Mazur. Największa średniowieczna bitwa miała miejsce przecież właśnie tu. Grunwald zawsze budował w jakiś sposób też nie tylko charakter tożsamości, ale też głównie wzmacniał oręże Wojska Polskiego czy takie względy patriotyczne. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem nawet po latach od jej faktycznego zaistnienia, czyli 15 lipca 1410 roku, budzi zainteresowanie, ciekawość i jest pożądana przez widownię. Rok temu się nie odbyła. Pandemia nam przeszkadza, to tak można powiedzieć wprost. Drugi rok jest dla nas trudnym myśleniem, trudnym czasem, bo nie wiemy do końca i prawdopodobieństwo odbycia kolejnej inscenizacji jest bardzo mocno zagrożone. Pola Grunwaldu mimo to odwiedza wielu turystów. Jedynie muzeum ma związane ręce. Oby po zdjęciu obostrzeń chętni znowu zawitali zwiedzać eksponaty w części archeologicznej. Owa broń może okazać się dobrym wabikiem. Thank you.